Siemanko, ja jestem Dexy i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Od dziś już nie będziemy grać tym skinem, czyli mecha krukiem, tylko będziemy grać od dziś tym jakże pięknym Feniksem krukiem, którego dzisiaj sobie kupimy, gdyż jest on na przecenie, dość sporej przecenie, ponieważ minus 50% w zasadzie, dlatego po prostu muszę go kupić. To jest według mnie najładniejszy skin w grze, według mnie jest przepiękny, no i no nie mogę przejść obojętnie obok takiej okazji, słuchajcie, także na samym początku zostawcie suba, proszę was o łapkę w górę. Jeżeli zostawicie 2000 łapek w górę, to jutro będzie film, jeżeli nie, to będzie pojutrze. Więc 2000 łapek w górę równa się film jutro, mniej niż 2000 łapek w górę równa się film pojutrze, czyli no, będzie jeden dzień przerwy. Także 2000 łapek w górę, następny film. No i co? Na samym wstępie chciałem pozdrowić moich najnowszych wspierających, a jest to Kermito Ziomal, GamerHackTV, XBartek98, Czekoladek Ty, Fiki Miki, Tomka i Maskotki TV, Burdzin, Asia1337, Horacy Brawlstars oraz MichaelPLXD. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, a jeżeli wy chcecie wesprzeć, to jest to już dostępne od 2 zł. Bonusy są naprawdę ciekawe, między innymi dodanie do znajomych od 5 zł, nawet jest nagranie ze mną odcinka, dlatego według mnie warto, także płatność jest dostępna Paysafe Cardem, więc polecam wesprzeć. No i co, jeszcze chciałem wam przypomnieć, pewnie już wiecie, ale jeżeli jesteście nowi, to chciałem wam powiedzieć o mega konkursie na fotel Diablo oraz 3 giftpaki. W tych giftpakach są różnego rodzaju gadżety typu kubki, tam zawieszki, smycze, jakieś bransoletki, dlatego według mnie bardzo warto, fotel jest mega genialny, linka macie w opisie, wystarczy wykonać parę prostych zadań, a czym więcej zadań wykonacie, tym większa wasza szansa na zwycięstwo, także naprawdę, szczerze powiedziawszy, mogę wam powiedzieć, osób chętnych jest niewiele, ponieważ pewnie myślicie, że nie wygracie, a w sumie szansa jest spora, dlatego mega zapraszam. No i co, ja już chyba nie przedłużam. Na początku go sobie wypróbujemy, oczywiście nie będziemy go najpierw kupować, to jest już pewne, że go kupię, ale jednak najpierw wolałbym go wypróbować, po prostu zobaczyć, jaki on jest piękny. Ja wiem, że on jest piękny, no zobaczcie, jejku, no coś pięknego, kurde, widzisz takiego skina w ogóle w grze i takim skinem grać tym bardziej, dlatego no na pewno go kupuję, zobaczcie, to jest mega, mega genialne, zobaczcie, on się robi coraz większy, to jest taki bóg chyba, no zobaczcie, on tak ładnie lata, no kurczę, naprawdę coś pięknego, no i jaram się mega, że go kupię, no bo jednak w sumie to było gdzieś tam moje takie Brawl Starsowe marzenie właśnie, żeby mieć tego skina, a jest na przecenie, więc no, tak jak już wspomniałem, nie mogę przejść obojętnie koło takiej genialnej okazji. Dlatego co, chyba lecimy go już kupić, już nie będę zwlekał, już nie będę was trzymał w takiej niepewności. Uwaga, sklep, kocham tą animację, zawsze przy kupywaniu skinów mówię, że kocham tą animację, ale ona jest piękna, także lecimy, uwaga, patrzcie, Jezu, to jest coś pięknego, te brwi są genialne i w ogóle, a, no po prostu, dobra, teraz muszę kruka wbić na 25 rangę, także zobaczcie, piękny Feniks kruk, toksyczny zabójca, lecimy na przykład z gierką na showdownie, albo nie, na showdownie, no kurde, no na padzie też tak średnio, ale na Gemgrabie możemy spróbować, zobaczymy jak nam pójdzie, skin jest przepiękny. No i co, zostawcie łapeczkę w górę, o ile wam się podoba. Czy nie, no każdemu chyba się ten skin podoba. To jest nierealne, żeby się nie podobał. Po prostu jest mega, dobra. Także może skupmy się teraz bardziej na giereczce, którą mam nadzieję, że wygram. Nie no, pierwsza gra Feniksem, krukiem musi być wygrana. Jeżeli nie będzie, no to będzie mi bardzo przykro. Ale nie no, słuchajcie, no musi być ta pierwsza gierka wygrana. Dobra, fajnie byłoby, jakbyśmy jakoś zaskoczyli tego Poco, o właśnie, dobra, zabity, chociaż no nie mamy gemów, chociaż zobaczcie, wezmę je, dobra, wziąłem też ten trochę Dynamike, ich wziął, w sumie może być, on i tak pewnie zaraz zginie, dobra, także słuchajcie, mamy przewagę gemów dosyć sporą, no i trzeba zdobyć 10, żeby wygrać, generalnie nie mam za dużo życia, ale mogę w każdej chwili uciec, co mi się niezmiernie podoba, także słuchajcie, obstawiam, że to będzie wygrana gierka, ale jeszcze nic nie wiadomo, szczególnie w takiej sytuacji, gdzie jednak nie mamy tych 10 klejnotów. Dobra, słuchajcie, ja jednak chyba zdecyduję się skoczyć, nie chcę tego stracić. No jednak 5 gemów tutaj sporo zmieni w tej gierce, dlatego jednak wolę tego nie tracić. Dobra, kurde, aktualnie jest 5-5, trzeba to jakoś fajnie zrobić, żeby nie było 5-5, słuchajcie, no bo jednak trzeba wygrać, ale oni nas tutaj mega mocno przyciskają do spawna, szczególnie ten Dynamike, który ciągle rzuca te bomby. Po prostu mają mega zgraną drużynę, dobrze dobrali tych brawlerów. Wydaje mi się, że ten Frank u nas za dużo nie robi, ale jest to oczywiście tylko moje zdanie, ponieważ nie widziałem go jakoś zbytnio, żeby w ogóle używał ulta. No jak widzicie, ginie tak trochę bezmyślnie, także wydaje mi się, że on tutaj dużo nie robi, okej. Słuchajcie, no nie, 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 dobra, przeżyłem.
na farcie. Oni mają chyba jeszcze, no mają teraz, ale no halo Frank, bierz tego Dynamite, on ma mało HP. No jak widzicie ten Frank, no nie no, nic nie robi według mnie. Jednak randomy mają swoje minusy. Co randomy to są w ogóle minusy? Jak widzicie, niestety nie udało się wygrać pierwszej gry, ale mam nadzieję, że druga gra już będzie inna i uda nam się po prostu ją ugrać. No szczerze powiedziawszy, według mnie to było przez Franka, ponieważ nie ukrywam, on za wiele nie zrobił. Po prostu chyba on, nie wiem czy w ogóle miał raz ulta, jeżeli miał to czego jakoś sensownie wykorzystał. Wydaje mi się, że nie. O, jestem nędznikiem, jest, dobra. Mam underdoga, czyli po prostu jak przegram, odejmie mi mniej pucharków, plus jak wygram, to dostanę więcej. O 4 aż, dlatego cieszę się, że jestem underdogiem, no i że po prostu jak przegram, to dobra. Czyli wiemy, że po prostu nie mamy zbyt OP teammate'ów, dobra. Czyli możemy zwalać jakby co to na moich randomów, okej. Okay. Już mam wymówkę jak przegram, ale i tak mam nadzieję, że uda nam się tutaj porobić, nawet z tym, że nasi koledzy mają tutaj trochę mniej pucharków, ale jak widać, no jednak nie, to jednak oni tam przeważają, ale no może to się jeszcze zmieni. Nie mamy jakiegoś tanka zbytnio, chociaż ta Bibi, no nie, to Bibi raczej nie jest tankiem, szczególnie na takim niskim poziomie, bo widzę, że ma bardzo mało HP. No i też widzę, że nie ogarnia, ponieważ podchodzi do bomby Tika, jakby nie wiem, to była, jakby to był gem normalnie, co mi się bardzo nie podoba, ale może jeszcze coś tutaj uda się ugrać. Przynajmniej jest fajne to, że odejmie nam mało pucharków, ponieważ jesteśmy po prostu nędznikiem, jak to w sumie trochę dziwnie przetłumaczyli, ale dobra. Słuchajcie, no przeważają ewidentnie, ale kurde, wykorzystałbym jakoś fajnie tego ulta, na przykład teraz, słuchajcie, no nie, ona ma 1 HP, dobra, zobaczcie, porobieni, dobra, nie biorę już tamtych gemów, lepiej nie ryzykować, zniszczmy sobie to działko, które nam bardzo przeszkadza. Słuchajcie, mamy countdowna, mamy odliczanie, także trzeba się ukryć, ale boję się, że ten Tick wypuści zaraz swoją głowę, no i Penny jednak jest mocna. Dlatego słuchajcie, ale nie, nie mogą nam zwiać. Słuchajcie, dobra, jest, skaczę i piękny skok, uwaga. Mam wszystkie gemy i nie mam 10, niestety mi zabrali. A mnie to zawsze wkurza, jeżeli no wolę, żeby jedna osoba miała wszystkie gemy. Według mnie to jest akurat lepsze, ponieważ wtedy inne osoby mogą rushować i przeszkadzać przeciwnikom. Także uwaga, to chyba będzie wygrana. No nie, jeszcze ta Penny, tylko nie to. No i niestety to jednak jeszcze nie jest wygrana, jeszcze, słuchajcie, ponieważ wkrótce to się na pewno zmieni. Okej, dobra, mogę w końcu atakować, także nie muszę tam, można powiedzieć, wstać i nic nie robić. Dobra, to Anita jest zabita. No to teraz trzeba tą Penny, która jest mega groźna, szczególnie, że... O nie, no kurde, no. Tak być nie może. Dobra, ona ma full gemów, mogę rushować. Chociaż boję się, że jak zginę, to oni mogą wyrównać nawet. Ale wydaje mi się, że tak nie będzie. Ah, serio. Dobra, mamy 9, czyli obaj musimy raczej stać, bo wyrównają, jeżeli ja zginę. Także, a jeżeli on zginie, to już przerwie się odliczanie. Ale no, co ty robi, gościu? No jaki... No, super. Super teammate, super. Po prostu... Ej, no serio, słuchajcie. Dobra, nie no. Dobra, jeszcze tam skoczy, uwaga. No i niestety... Dobra, słuchajcie, mamy niestety przegraną gierkę, ale zobaczcie na te pucharki tej Bibi i na ten level. Nie wiem naprawdę, Supercell, co wy robicie z tym dobieraniem, ale to jest masakra w ogóle. Bez przesady, żeby 64 pucharki, pierwszy level, a my mamy po 500. Ej, no serio? No dobra, naprawdę Supercell, naprawcie dobieranie graczy, bo to jest dramat. Naprawdę Supercell, naprawcie dobieranie graczy, bo to jest dramat. Dobra, lecimy kolejną gierkę, ale... Kurde, naprawdę ciężko, ponieważ no serio, takie pucharki, no bez przesady, żeby dobrało mi gościa 60 pucharków, jak ja tutaj mam po 500. Mamy Star Power, on ma pierwszy level, dlatego no jednak Supercell, bardzo mnie denerwujecie w ten sposób. Nie wiem, dlaczego takie coś ma miejsce w ogóle. Ja nie wiem, jak ten algorytm jest głupio zrobiony, że dobiera, pozwala mi dobrać gościa 60 pucharków. Mega przykre, że takie coś w ogóle się dzieje w tej grze. Też bardzo wiele osób zniechęca, na przykład mnie to mega zniechęciło do grania. Dlatego no naprawdę proszę to naprawić, ponieważ to jest mega, mega słabe. Mam nadzieję, że tak już gra będzie wygrana, bo no jak na razie, jak mogliście zobaczyć, poprzednie dwie gry nie były za dobre. Dobra, skaczemy, uwaga, on zabity, uda nam się uciec. Chyba tak, dobra, udało nam się, także ta gra jest na pewno nasza. I co, to będzie chyba przedostatnia gra w naszym filmie, jeszcze sobie zagramy ostatnią. No napadzie zaryzykujemy, bo jednak... Kruk nie jest mega przeznaczony do napadu,
ale no zobaczymy, spróbujemy, zobaczymy jak to po prostu pójdzie, ale to zaraz. Dobra, to już chyba musi być wygrane, jak to jeszcze przegramy, no to, no nie, no musimy to wygrać, także tak, mamy wygraną, pierwszą w tym filmie, no i co, dobra, teraz spróbujmy sobie na napadzik pójść, naprawdę tamten mecz, to był poprzedni, to był taki dramat, to brało nam gościa 60 pucharków, jak my mamy, ja mam na kruku 24 rangę, to jest 700 pucharków bodajże, coś takiego, nie, chyba nie 700, nie, chyba 700 nawet pucharków, a nam dobrało gościa 60, no nie? O, fajnie, AFK, także super. W ogóle też za to, że ktoś jest AFK, też powinniśmy mieć underdoga, czyli po prostu, że odejmie nam mniej pucharków, bo to jest mega utrudnienie. Dobra, bot mu się włączył, jak widać, bo autoaimuje tam. To akurat mega widać. Ale co, mam nadzieję, że jeszcze jakoś uda nam się to zdziałać. Dlatego Supercell, błagam, zróbcie coś takie coś, że jak ktoś jest AFK, no to po prostu wtedy, no jest takie coś, że mniej nam odejmuje pucharków, bo to też jest mega wkurzające. Także w sumie nie jest najgorzej. Nie wiem, czy ten Dynamike jest AFK-iem, botem, czy jednak gra. Wydaje mi się, że nie gra najgorzej. Ale nie wiem, może boty się zmieniły też od ostatniego update'u. Miało się zmienić dobieranie graczy, ale jak widać jednak Supercell wciąż nie umie tego opracować. Także naprawdę mega, mega słabo. Dobra, uwaga. Mamy tutaj tarczę zabita. No nie, no nie zabita, bo włączyła sobie gadżet. No super. 8% mają. Dobrze, więc kolejna gierka niestety przegrana. No i co? Nie wyszło jakoś za dobrze, ale wydaje mi się, że też nie jest najgorzej. Jedna gra była wygrana. No, szczerze powiedziawszy, zwalę na teammate'ów, no bo jednak AFK, tamten w ogóle 60 pucharków, także serdecznie dziękuję Wam za ten odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie do następnego materiału i cześć, pa, pa!